Szymek Woźniak w pierwszym wyścigu. Madsen świetnie ze startu. Kwiecht pod płotu też nieźle. Szymek odepchnął Biuleja. Uwaga, będzie chciał się wciskać. Janek leży. Dobrze, że ominął go Dan Biuli. Patrz, jak szybko Janek wstał. Nie będzie biegu powtórzonego. Jedziemy dalej, ale przewaga Madsena nad Woźniakiem. Ogromna. Woźniaka nad Biulejem gigantyczna, a Biuleja nad Kwiechem gargantuiczna. Żeby nie szukać więcej przymiotników, rozjechali się strasznie. Nic tutaj się wielkiego nie wydarzy. Na razie blisko krawężnika podróżujemy. Pierwszy jest Madsen, Szymon Woźniak po dobrym zachowaniu w pierwszym łuku na miejscu drugim. Biuli trzeci, czwarty Jan Kwiech. Widać, że wszyscy jadą ostrożnie na razie, badają ten tor. Zresztą nikomu nie opłaca się za bardzo szaleć, bo żaden z zawodników na torze nie ma obiektywnie szansy na poprawienie swojej pozycji, a więc na razie zapoznajemy się z tą nawierzchnią i Leon Madsen za chwilę zapisze trójkę do programu. Pierwszą dzisiaj trójkę Madsen, 3 Woźniak, 2 Biuli, 1 Kwiech bez punktu. Poza pierwszym łukiem, panie, to nic się nie działo. Ale mimo wszystko ten bieg będzie do zapamiętania ze względu na to, co zrobił Janek Kwiech. Ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby zawodnik wstał po upadku w aż tak ekspresowym tempie. Mm-hmm. Gdyby on był lepiej dopasowany niż Daniel Biuli, to jeszcze byłby gotów Brytyjczyka dogonić i wyprzedzić, bo ta strata wcale nie była aż tak duża. No gdyby, jeżeli ktoś włączył sobie ten pierwszy bieg na trzecim albo czwartym okrążeniu, to w życiu nie powiedziałby, że Janek Kwiech na pierwszym łuku leżał. Brawa dla Czecha za sprawność. No bo oczywiście nie próbował sędziego Craiga Croyda nabrać. Huckenbeck i Martin Waculik. Dobrze idzie Zmarzlik, bardzo dobrze. Bez problemu nakłada Wolfindena. Waculik rozpędza się szeroko. Jest tam miejsce, wciska się Martin Waculik, ale przeciągnie mu wejście Bartosz Zmarzlik. Nie ma kolegów. Waculik idzie szeroko. Zmarzlik go wypycha, ależ jest ciasno na żyletki. Cały czas Zmarzlik z przodu. Waculik dalej szeroko. Wierzy, że tam da się przejechać. Bartosz Zmarzlik teraz zamyka mu drogę. Pierwsze okrążenie naprawdę takie, że moglibyśmy oglądać takich więcej. Zmarzlik pędzi po 3 punkty. Waculik jest drugi, Huckenbeck trzeci, czwarty. Ty Wolfinden po niemrawym wyjściu spod taśmy jeszcze niby w kontakcie z Kajem Huckenbeckiem. Ty Wolfinden, zobaczmy, co nam zaproponuje. Brytyjczyk wyjeżdża szerzej, ale nie skraca dystansu. Z przodu sytuacja już opanowana. Zmarzlik ma Waculika za plecami i Słowak swojej szansy, która trwała 350 parę metrów. Pierwsze okrążenie nie wykorzystał i dowiezie 2 punkty, a Zmarzlik zaczyna od trójki, tak jak lubi. Niesamowite to jest. Jestem przekonany, że gdyby Martin Waculik gonił jakiegokolwiek innego zawodnika obecnego dziś w Pradze, to bez problemu wysporowałby się na pierwsze miejsce, bo był dużo szybszy na prostej przeciwległej od Bartosza Zmarzlika, ale ten obronił się stanowczo, acz zdecydowanie, no i skutecznie przede wszystkim. Wspaniale zrobił to Bartosz, aż się troszkę przypomniał zeszłoroczny półfinał, gdy Zmarzlik trzymał za plecami ewidentnie szybszych od niego Roberta Duńczykiem w kasku żółtym. Zmarzlik, Kubera, Woźniak i Mikkelsen ruszają. Kubera nie da rady nakryć Zmarzlika, ale wywozi Mikkelsena szeroko. Mikkelsen próbuje tam nabierać prędkości. Dominik nie pozwala się wyprzedzić. Czwarty w tej chwili jest Szymek Woźniak z przodu, rzecz jasna. Bartosz Zmarzlik, Mikkelsen podjeżdża pod Kuberę. Opanował tę sytuację Dominik i jedzie w ślad za Zmarzlikiem. Nie jest na razie od Bartosza wolniejszy. Takie mam wrażenie, chociaż oczywiście o zagrażaniu pozycji Zmarzlika na razie tutaj nie ma mowy. Pędzi nasz czterokrotny mistrz świata po drugą dzisiaj trójkę. Kubera jedzie blisko krawężnika i powstaje takie złudzenie, że w szczycie łuku do Zmarzlika się zbliża, tylko że na wyjściu Bartosz ma szybciej wyprostowany motocykl i odjeżdża z tego wyjścia Dominikowi. Mikkelsen jest trzeci, a czwarty daleko z tyłu, co może martwić, jedzie Szymon Woźniak. Ta dwójka w pierwszym biegu też nie oddawała nam dyspozycji Szymona, bo tam była duża kotłowanina Biuleja z Kwiechem i dlatego Szymek odjechał. W tym biegu widzimy, że jest Polak niestety bardzo wolny. Dwójka pozostałych Polaków w zupełnie innych nastrojach. 3 dla Zmarzlika, 2 dla Kubery. O wyniki tego 6 biegu dla kibiców biało-czerwonych zupełnie nie najgorsze. Oczywiście Szymona Woźniaka szkoda. Mamy nadzieję, że dokona wraz ze swoim teamem odpowiednich zmian w sprzęcie i w kolejnych seriach startów będzie już zdecydowanie szybszy. Ale cieszy nas fakt, że Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera przywieźli za plecami Mikkela Mikkelsena. Dwóch zawodników lubelskiego motoru pokonało byłego zawodnika lubelskiego.
węgierskiego motoru. Jedyny ciekawy moment miał miejsce na prostej przeciwległej, gdy Duńczyk wzorem Fredrika Lindgrena próbował rozpędzić się po szerokiej, ale szybciutko pomysł ten wybił mu z głowy Dominik Kubera, który nie zostawił tam Duńczykowi miejsca, co za chwilę pewnie zobaczymy na ekranach. O, właśnie teraz. Zasadniczej. Frick, Milik, Woffinden i Woźniak. Taśma poszła w górę, dobrze w miarę zerwał się Szymek Woźniak. Za chwilę będzie wyjeżdżał za Fricka, szybko wyprostować furę. No jednak Max Frick jest z przodu, a Milik przejeżdża teraz obok Taja Woffindena. Sfrustrowanego na pewno. Szuka gdzieś przecinki, kombinuje, wygina się Woffinden, ale pachnie to niestety trzecim zerem. Mówię niestety, bo Taj Woffinden nie zasługuje, żeby zbierać takie bęcki na torze, gdzie trzy razy wygrywał. Jeszcze w kontakcie z Waszką Milikiem. Jeszcze próbuje do kredy się przykleić. Ale co z tego, skoro ten motocykl nie ciągnie, nie jedzie, nie chce współpracować. Szymek Woźniak wiezie drugą dwójkę. Przejeżdża teraz obok fajnego plakatu. Patryk Dudek, kompaktu SGP. Kibice Patryka życzą sobie szybkiego powrotu Polaka do elitarnego cyklu. A z przodu Max Frick jedzie po swoją drugą dzisiaj trójkę. No jest rezerwowym cyklu, ale pokazuje, że on się w tym towarzystwie odnajduje całkiem nie najgorzej. Dwa punkty dla Woźniaka, pozostaje w grze o półfinał i nie najgorzej to wygląda. Nie mówię o prędkości, mówię o punktach. Punkt dla Milika bez punktu. Po raz trzeci dzisiaj, Taj Woffinden. No mimo tego, że Max Frick ominął pierwsze trzy rundy, to jeszcze wszystko przed nim. Przypomnijmy, że Hans Andersen w sezonie 2006 także nie zaczął występów jako stały uczestnik. Wszedł dopiero podczas rundy w Kopenhadze jako dzika karta. Później zastępował Tonego Rickardsona i do samego końca walczył o medal. Po drodze wygrywając między innymi rundę na markecie. Nie Kubera i Jackie z nożem na gardle idą. Waculik bardzo dobrze. Jackie się rozejrzał w lewo, czy tam można się zakładać, czy trzeba napędzać po dłużej. Przeleciał obok Dominika, ale tutaj twarde warunki stawia Janek Kwiech. W szycie łuku będzie prostował Jackie. Długa śna prosta i wychodzi przed Janka Kwiecha. Holder teraz trzeba przypilnować, żeby Kubera się nie wcisnął. Dobrze rozegrał to pierwsze okrążenie. Jack Holder szybciej jedzie, mam wrażenie. Uwaga, Janek jeszcze się nie godzi z utratą dwóch punktów, z tym, że Jack Holder ma już teraz inne zajęcia. On upadł, patrzył sobie Martina Waculika. Szpryca dość ciężka, trzeba ją omijać. Jackie robi to nie najgorzej. Znowu spróbuje tak jak z Kwiechem wyprostować w szczycie łuku i prostą długą postraszyć Waculika. Nie wydało, jeszcze nie wydało. Jeszcze jedno kółko. Jackie coraz szybszy, uwaga, Waculik się wciąż broni, ale tam już tylko parę metrów zostało. Sprawdźmy, co nam zaprezentuje na ostatnim łuku Waculik czy Holder. Waculik to dowiezie, ale Holder z całą pewnością wrócił do gry. Tak jak Fredrik Lindgren w ostatnim biegu, tak teraz Jack Holder ma prawo być względnie zadowolony, no bo oczywiście wolałby Australijczyk wygrać. Jego sytuacja nadal jest trudna, ale mimo wszystko już nie beznadziejna. Teraz no, dwie wygrane w czwartej i piątej serii startów na pewno wpuszczą Jackiego do półfinału, a być może wystarczy także punktów 5, a jak wszystko poukłada się mega szczęśliwie, to nawet i 4. Tym Czechom pozostało Milik, Zmarznik, Lambert i Kwiech. Zmarznik, moment słaby, dojazd fenomenalny, już jest z przodu Janek Kwiech, ależ tam się zakotłowało. Przejechał obok Milika, wszyscy na motocyklach, nikt z konia nie spadł, jedziemy dalej. Zmarznik przed Lambertem, Kwiechem i Milikiem. Patrzmy, czy Zmarznik będzie powiększał przewagę, bo to nam da też ogląd tego, jak szybki przed decydującą fazą turnieju jest Bartosz Zmarznik. Tak czy inaczej, po raz 49 z rzędu Zmarznik wjedzie do półfinału. Ostatnio mu się to nie udało. Tutaj na tym torze, w pracy, w 2019 roku, teraz czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Niespecjalnie musi się tutaj popisywać jakąś ekwilibrystyką. Bartosz Zmarznik utrzymuje przewagę nad Lambertem. Tak jak mówiłem, nie jest to przewaga kosmiczna. W każdym razie pewnie jedzie po drugie miejsce w rundzie zasadniczej i po możliwość wyboru pola w półfinale. Lambert oczywiście też jest w półfinale. Spojrzał jeszcze kontrolnie, jak radzą sobie Czesi. Oni nie radzą sobie wcale, a Wacław Milik kontynuuje fatalną passę zawodników z dzikimi kartami. Zapamiętamy go tylko dlatego, że miał kolorowy strój.
No ja szczerze mówiąc teraz już żałuję, tym bardziej, że dzikiej karty nie dostało cudowne dziecko czeskiego Speedwaya. Albo przed Lambertem, albo przed Waculikiem, albo przed oboma najlepiej. No ale jest już łatwiej, kiedy po lewej nikogo nie ma. Lambert, Waculik i Dominik Kubera. Daszma idzie w górę, Waculik zamknie Lamberta. Kubera z tego też skorzysta, jest na miejscu drugim. Robert Lambert trzeci, Kubera szybko, może jeszcze pod Waculika. Jednak nie miał takich zakusów, a poza tym Waculik piekielnie szybki. Z tyłu Lambert, król rund zasadniczych, który regularnie odpada w półfinałach. Był w półfinałach do dzisiaj 25 razy i tylko 6 z tych 25 zamienił na finał. No nienawidzi tej fazy zawodów Robert Lambert, a jego strata do Kubery gigantyczna. Tymczasem Dominik, który w połowie rundy zasadniczej był w ogromnych tarapatach, za moment będzie się cieszył z drugiego finału z rzędu. Tutaj z odpornością psychiczną Dominika wszystko jest jak najbardziej okej. Martin Waculik zasuwa do przodu. Taka jazda pozwoli mu jako pierwszemu wybierać pole w wielkim finale. Oczywiście, jeżeli Domin go nie złapie, ale mówiąc szczerze, proszę Państwa, niewiele na to wskazuje. Waculik i Kubera, wielkie brawa, są w wielkim finale. No w przeciwieństwie do Roberta Lamberta, Dominik Kubera ewidentnie półfinały lubi, co jest wiadomością znakomitą, bo w obecnym systemie półfinał to zdecydowanie najważniejszy bieg. To będzie już czwarty wielki finał Dominika Kubery, w tym drugi z rzędu jako stały uczestnik. W Landshut był na miejscu czwartym, kiedyś w Lublinie jako dzika karta dwukrotnie meldował się na podium, a dziś zachowuje szansę, być może nawet na pierwsze zwycięstwo. Kto wie. Tak czy siak najlepszy w półfinale okazał się Martin Waculik, który niniejszym zachowuje prawo pierwszeństwa wyboru pola na wielki finał. 15 z 16. Frick, Zmarzlik, Mikkelsen, Lindgren poszli. Frick dobrze, ale dociąg Zmarzlika fenomenalny. Absolutnie. Freddy już leci szeroko. Freddy już mija Fricka. Freddy zaraz będzie zabierał się za Zmarzlika. Nie, ustawia się w kolejce cierpliwie, pokornie. Tymczasem przed Fricka wyskoczył Mikkelsen. Freddy jest szybki i goni za Bartoszem Zmarzlikiem. Mikkelsena próbuje straszyć Max Frick, a Freddy jest gotowy szarpnąć Zmarzlika. Ja myślę, że tutaj bardziej chłodna głowa Lindgrena powoduje, że on jeszcze nie przypuścił decydującego ataku, bo co chwilę wydaje się, że jest w pozycji dogodnej do atakowania naszego rodaka. Świetnie ten jego motocykl zbiera się, kiedy wyjeżdża szerzej w pierwszym łuku. Teraz odskoczył Bartosz Zmarzlik i za chwilę znowu zamelduje się w wielkim finale. Mikkelsen swoich czarów w białym czepku nie powtórzy. No chyba, że tutaj Lindgren na jakieś prezenty się zdecyduje, ale nie wygląda dzisiaj na takiego, który by prezenty rozdawał. Jeszcze pójdzie za koło Zmarzlika. Freddy lekko wypuszczony, ale ogląda się. Widzisz, on nie miał ambicji wyprzedzenia Zmarzlika ewidentnie. Nie mówię, że wyprzedziłby go na bank, ale mógł zrobić więcej, żeby go wyprzedzić. Mam déjà vu, wiesz, bo dokładnie to samo mówiłeś przy półfinale w Goriczan. Tam też Zmarzlik jechał pierwszy, też Fredrik rozpędzał się za jego plecami, ale też robił to w sposób taki delikatnie zachowawczy, jakby właśnie nie zależało mu za wszelką cenę, żeby spróbować Bartosza wyprzedzić, no bo to jednak zawsze ryzyko. Zmarzlik tak potrafi zamykać swoich oponentów, że Szwed pewnie bał się zagrożenia ze strony Mikkelsena i Fricka. Mamy oczywiście nadzieję, że na tym podobieństwa z Goriczan się skończą, bo wtedy Bartosz Zmarzlik skończył finał na miejscu czwartym. Waculik, Kubera i Zmarzlik, Praga po raz 30. Taśma w górę, Waculik nakłada Lindgrena, Zmarzlik z problemami, ale dobrze przycina. Dominik Kubera próbuje go tam trzymać, Zmarzlik już jest na miejscu drugim i teraz będzie gonił Martina Waculika. Waculik już wie, kto jest za jego plecami. Pytanie, czy wytrzyma cztery kółka. Zmarzlik na miejscu drugim idzie w kredę. Fred się rozpędza szeroko, teraz już będzie chciał złapać Zmarzlika. Freddy szybko zamyka wejście w drugi łuk. Bartosz Zmarzlik, a Martin Waculik jedzie po praskiego hat-tricka. Zrobi to po raz trzeci z rzędu. Wszystko na to wskazuje. Uwaga, Freddy leci przed Zmarzlika. Przeleci, przeleciał. To, co mówiłem, w półfinale uznał, że nie trzeba się szarpać, a w finale uznał, jak można, to czemu nie? I Freddy jest na miejscu drugim. Piekielnie szybki w tej fazie. Jeszcze Bartosz Zmarzlik wyskakuje z krawężnika. Znowu się tam zmieścił Fred. Ależ emocje w ostatnim biegu. Waculik, szapoba, po raz trzeci z rzędu. Freddy drugi, Zmarzlik trzeci, Kubera czwarty. Freddy ma tak chłodną głowę. Wie, kiedy można, kiedy nie trzeba, jak trzeba, to robi wszystko fenomenalnie. Proszę wybaczyć, ja wiem, że Polacy zajęli trzecie i czwarte miejsce, ale trzeba oddać
Fredowi co Fredowe, a Martinowi co Martinowe. Ale w ogóle jakie show zafundowali nam Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren w walce o drugą pozycję, czyli podobnie jak w Landshut, gdy Bartosz Zmarzlik walczył do ostatnich centymetrów z Jackiem Holderem. Wtedy zgarnął Polak to drugie miejsce, teraz się nie udało, ale Szwed zrobił to fenomenalnie. No ten atak na pierwszym łuku trzeciego okrążenia to była ozdoba dzisiejszego Grand Prix. Co prawda nie mieliśmy wielu wyścigów obfitujących w mijanki, ale Szwed zrobił to znakomicie. Wydawało się, że Bartek będzie miał szansę to odbić, bowiem na czwartym okrążeniu na chwilę dosłownie wysforował się na to drugie miejsce, ale zostawił Fredrikowi ciut, dosłownie ciut za dużo miejsca.